Dzień dobry wszystkim Państwu. Szkolenie będzie opierało się o tematykę opracowania wniosków o zatwierdzenie taryf nowej kampanii taryfowej, taryf dla wody i dla ścieków, a także będzie poświęcone zagadnieniom dotyczącym zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Ja się nazywam Kinga Trzaska i dzisiaj Państwa przez te wszystkie zagadnienia będę przeprowadzała. Na co dzień, tak, bo ja zajmuję się tymi wszystkimi zagadnieniami jako pracownik Urzędu Gminy i swój wniosek taryfowy o zatwierdzenie taryfy w nowej kampanii taryfowej ja już w tym roku składałam. 19 stycznia składałam taki wniosek dla swojej gminy i ta decyzja już została wydana w dniu 29 marca. Opowiem o pisaniu samego wniosku, o przygotowaniu kalkulacji, o tym, co należy uwzględnić, co można albo należy pominąć i mam nadzieję, że te zagadnienia omawiane przeze mnie tak z praktycznego punktu widzenia przybliżą Państwu tę tematykę i pozwolą też samodzielnie w łatwiejszy, w prostszy sposób przygotować taki wniosek u siebie. Jeśli chodzi o postępowanie taryfowe, które gminy, przedsiębiorstwa, spółki czy też zakłady komunalne muszą przejść po każdym trzyletnim okresie obowiązywania taryfy, to są postępowania wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i one już funkcjonują tak na dobrą sprawę od 3 lat. To już jest druga kampania taryfowa. Pierwszą kampanię przeżyliśmy w 2018 roku, kiedy to powstały Wody Polskie, a na chwilę obecną kończą się już pierwsze te 3-letnie okresy taryfowe w wielu gminach na terenie Polski. I trzeba o tym pamiętać, że ustawa jasno reguluje wszelkie terminy, jakie przedsiębiorstwa obowiązują. Ustawa reguluje, kiedy taki wniosek należy złożyć oraz reguluje, jaki jest czas na weryfikację takiego wniosku przez organ regulacyjny. Jeśli chodzi o w ogóle samą istotę zatwierdzenia taryfy przez Wody Polskie i samą istotę tej procedury, która dla wielu przedsiębiorstw jest właściwie nowością, ponieważ w trakcie tego 3-letniego okresu, kiedy funkcjonuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, wiele przedsiębiorstw powstało na nowo i nie miało jeszcze dotychczas żadnej taryfy zatwierdzonej przez organ regulacyjny, to tu na chwilę obecną ja często dostaję takie pytania, czy po zatwierdzeniu taryfy przez Wody Polskie, czy po przeprowadzeniu tego postępowania Rada Gminy tutaj jeszcze musi tą taryfę zatwierdzoną decyzją organu dodatkowo zatwierdzać uchwałą Rady Gminy. Takie pytania często padają, a więc tutaj chciałabym już na wstępie wyjaśnić, że w chwili obecnej od roku 2018 Rada Gminy już nie jest władna w ustalaniu taryfy. Już tutaj całkowicie rolę przejęły Wody Polskie, przejął tak zwany organ regulacyjny, który bardzo głęboko wnika w działalność przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego i to wniknięcie przejawia się przede wszystkim na podstawie żądań o przedłożenie szczegółowych informacji, dokumentów nie tylko dotyczących taryfy, ale także dotyczących działalności całego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo, aby złożyć taki wniosek o zatwierdzenie taryfy, musi organowi regulacyjnemu przedstawić cały szereg dokumentów oraz wniosek, którego treść wynika z rozporządzenia ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. I ja często też dostaję takie pytania o treść wniosku, czy też o to, co w takim wniosku zawrzeć. I tutaj rozporządzenie, ono jasno punktuje, co w takim wniosku powinno się znaleźć, co powinno się znaleźć w części opisowej, a co powinno się znaleźć w części kalkulacyjnej.